Cześć Kamil, dzień dobry. Kamil Śmiałkowski. Jest taka robota działacz kultury... Badacz. Badacz kultury popularnej. Wiesz co, sam sobie wymyśliłem. Czyli ty sobie po prostu sam nadałeś. Tak. Wiesz co, zobaczyłem, że kiedyś przed laty jakiś artykuł napisany przez mojego przyjaciela ze studiów Andrzeja Franaszka był podpisany badacz twórczości Herberta, więc stwierdziłem, że nie będę gorszy i sobie wymyślę jakieś takie... No tak, i teraz mam tak, już mam różnych popularyzatorów, prawda? Tak. Ty jesteś badaczem. Słuchaj, jako badacz na pewno nieraz się pochylałeś nad zjawiskiem Star Wars. Oczywiście. Bo to jest zjawisko, w ogóle nie ma o czym gadać. Jadący tutaj z tobą prowadzący Onet Rano jest z kategorii tych właśnie, nie wiem czy dziwnych, którego to zjawisko nie porwało. Jak byłem bardzo młodym człowiekiem w latach 70. w kinie podwawelskim, na osiedlu dla odmiany podwawelskim, widziałem w Krakowie widziałem te pierwsze Gwiezdne Wojny. Mm-hmm. One się jak w ogóle się potem zdaje się okazało, to nie były pierwsze, tylko czwarte. Były czwarte, czego ja absolutnie nie rozumiem. I wtedy w ogóle, wiesz, takie gały, no bo jednak jak gość ma tam, no tak, nie wiem, 7-8 lat, tak jak ja wtedy, i tam robią te wszystkie takie cuda na kiju, to było fajne. Potem mnie nie wzięło. I teraz... Ale co, już 2 lata później byłeś starszym, zmęczonym panem, który nie chciał pójść na Imperium kontratakuje? Tak, właśnie. Wiesz co, Imperium chyba, przepraszam, mogłem pokłamać, teraz mi się przypomniało. Imperium jeszcze mogłem zobaczyć, masz rację, kurde, prowadzący kłamie. I potem koniec, tak? I potem coraz starszy, coraz bardziej zmęczony człowiek. I teraz mogę powiedzieć, jak ten Tofik w kabarecie: Kamilu, czy jestem jakiś dziwny, że się nie jaram? No trochę tak. No dobra. No to jest tak, że te filmy wtedy, na przełomie lat 70. i 80. na równi z kinem Spielberga zmieniły kino tak naprawdę, wywróciły kino do góry nogami. Od tamtego czasu aż do dziś najważniejszym elementem z perspektywy show biznesu są właśnie filmy blockbustery, filmy przygodowe, filmy fantastyczne, filmy, które przynoszą wielki dochód, niekoniecznie są filmami bardzo mądrymi, intelektualnymi, po prostu mają bawić. Ale to chyba od tego czasu kino stało się naprawdę rozrywką. A to też dobrze, nie? No ja nie narzekam. No właśnie. Z dzisiejszym Newsweekiem można kupić też Star Wars. Ostatniego. Które? Ja się przygotowałem, to chyba ósme. Ósme, dobrze. Czyli na ten moment ostatnie, prawda? Najświeższe z tej podstawowej sagi, tak. Dobra, czyli jednak coś, czego się tam nauczyłem. I czy to jest akurat dobry odcinek i warto po niego sięgnąć? Nie musisz teraz powiedzieć, że tak, bo jest z Newsweekiem, to jest dobry. Tak, Każde Gwiezdne Wojny są dobre. Dobra, poddaję się. To jest, znaczy, w tym momencie jesteśmy już na poziomie tak naprawdę serialu. To już nie można o tym mówić jako o samodzielnych dziełach kinowych, które cokolwiek dają jako osobne przeżycie, osobna zabawa. To już są po prostu kolejne odcinki serialu, który albo się weszło, będąc dzieckiem, i czeka się na każdy kolejny. Choć ostatnio to bardzo przyspieszyło w porównaniu z czasami naszej młodości. Albo no właśnie się już omija, no bo tak naprawdę oferta kinowa teraz jest taka, że no każdy coś dla siebie znajdzie, nawet jeśli mu właśnie te miecze świetne nie... Swoją drogą oglądałem kiedyś taki bardzo sympatyczny dokument o tym, jak tych moim pierwszym i przedostatnim, jak się okazało, Star Warsie, jak wtedy robione efekty. Wyszła też rewelacyjna biografia George'a Lucasa, który opowiada o tym, jak ten pan właśnie nakręcił ten film w zasadzie po to, żeby trochę nabrać oddechu, trochę się nauczyć, a potem miał się brać za właśnie poważne intelektualne kino, a jak już zaczął tak Gwiezdną Wojnę, to nie mógł skończyć. I się skończył z intelektualnym kinem. Gdzieś tam już chodzą głosy, że się przygotowania szykują do 9. No tak, tak, tak. Nie, no bo to jest w tym momencie, kiedy Lucas nad tym panował, kiedy to było jego prywatne podwórko, tak. To
to działało trochę inaczej. On z jednej strony dawał nam te Gwiezdne Wojny z rzadka i wtedy, kiedy uważał, że ma coś ciekawego do pokazania. Kombinował jeszcze przy samych tych Gwiezdnych Wojnach, bo traktował je jako dzieło otwarte i przy każdym nowym wydaniu coś tam zmieniał, coś tam ulepszał, to efekty, to tam troszkę zmienił jakiś wątek, ale kilka lat temu sprzedał to wszystko Disneyowi. W tej chwili Disney jest największą firmą popkulturową na świecie. Oni też kupili sobie Marvela, więc mają tych wszystkich superbohaterów, mogą zrobić absolutnie co chcą i są potężni. No i w momencie, kiedy Lucas kupił, kiedy Disney kupił Lucasfilm, to oni przyjęli zasadę, że skoro mamy te Gwiezdne Wojny, to wykorzystajmy je ile się da. No, nie zamkamy się ich użyć, tak, prawda? Tak. I co roku fan dostanie nowe Gwiezdne Wojny w kinach. O rany, to ja się na tym nie znam, ale ty wiesz na pewno lepiej. To się chyba skończy tym, że tych fanów może być coraz mniej na końcu, po kolejnym 29 może odcinku. Może tak być. Już ci starsi fani, tacy jak ja, mają momentami, no, mają momentami może wrażenie przesytu, że kiedyś to się tak czekało te kilka lat na tę kolej, a jak są co roku, to są troszkę za szybko. Przynajmniej zrobili tak, że robią je na przemian, to znaczy na przemian idzie ten ta główna saga, czyli część 7, 8, 9, bo 6 powstało wcześniej, a na przemian z nimi pojawiają się takie boczne filmy rozwijające niektóre wątki dookoła. Był już jeden w kinach właśnie 2 lata temu, pokazujący tak kulisy wykradzenia planów Gwiazdy Śmierci. Wiem, że niewiele ci to mówię. Ja słyszałem, bo ja kojarzę te tytuły. Absolutnie. Okay. Nie wiem, co tam się działo, kto do kogo tam robił. A teraz czeka nas za miesiąc bodajże już następny z tych bocznych filmów, czyli opowieść o młodości Hanna Solo. Hanna Solo. I te boczne są, rozumiem, tak rzucane trochę na żer, żeby ci oczekujący tych głównych tak nie usychali z tęsknoty, żeby co roku były nowe Gwiezdne Wojny, tym bardziej, że robią to zupełnie różne ekipy, zupełnie różni aktorzy, reżyserzy i tak dalej, więc taki płodozmian myślę, że też nawet nieźle robi. No do tego są oczywiście seriale animowane, komiksy, powieści, gry, mówi się od jakiegoś czasu o serialu fabularnym, więc naprawdę tych Gwiezdnych Wojen jest... Nie brakuje. Dużo. A ten Han Solo to jest coś, co może być na jakimś w miarę przyzwoitym poziomie, czy to już jest taka komercha? No, przy mocno zaangażowanych fanach takich pytań się nie stawia. Nie mówię o sobie, ale mówię ogólnie o dyskursie społecznym. Tak. A co, bo mogą pobić tym mieczem świetlnym, mogą ci... Tak, mogą być niesympatyczne. Dobra, ja znam jednego takiego oczadziałego fana. Z tym filmem Disney ma problem. To znaczy... tak naprawdę, gdy go zobaczymy, wtedy każdy sobie zdecyduje, czy to jest film dobry, czy zły, ale krążyły w pewnym momencie takie plotki, takie pogłoski, że coś tutaj nie poszło do końca dobrze. W pewnym momencie zwolniono reżyserów, ponieważ reżyserowali to taki duet, który wcześniej zrobił genialny film animowany Lego Przygoda. Mistrzostwo Świata. To słyszałem. Ale zwolniono, w ich miejsce wszedł taki stary, porządny rzemiocha, który nakręcił to częściowo od nowa, częściowo zrobił. W pewnym momencie nagle w ogóle były takie pogłoski, że ten film, zasadniczym problemem tego filmu jest aktor, który wciela się w młodego Hanna Solo, bo wybrali sobie fajnego aktora, tylko zapomnieli wybrać takiego, który umie grać. Aha, czy to jest tak jak z piłkarzami, bo mieliśmy Zdzisława Kręczne, to jest dobry napastnik, tylko nie strzela bramek. Prawda? No, ale muszę przyznać, że ostatni zwiastun, który się niedawno pojawił, jakoś tak napawa optymizmem. Te wcześniejsze były różnawe, a ten ostatni pokazuje, że chyba jednak przynajmniej momentami trafili w klimat Gwiezdnych Wojen i coś z tego ciekawego może być. Do dziewiątki wróćmy, bo będzie ją robił reżyser, który zrobił, o ile dobrze pamiętam, jak coś będę tutaj mieszał, to mi od razu, który robił 7, która zdaje się jakąś kupę w ogóle kasy zarobiła. Tak, to jest... Straszną kupę, prawda? Tak. Kasy. No bo 7 była tym pierwszym filmem disneyowskim, pierwszymi Gwiezdnymi Wojnami po wielu latach przerwy. Wszyscy byli wygłodniali. No tak. Tak. I rzucili się do kin, no i mamy nowy rekord otwarcia, nowy do dziś niepobity, chociaż w tym tygodniu akurat mogą go pobić Avengersi. Tak?
w tym tygodniu wchodzą na świecie i myśli, że to Avengersi. Będzie też boom, nie? To będzie potężny, potężny boom. I te, też Disney, ale... Ten Disney. A słuchaj, a ta ósemka, czyli ten Powrót Jedi z dzisiejszym Newsweekiem, przypomnę. Nie, Ostatni Jedi. Powrót Jedi to był szósty. Wszystko mi się pita. Szósty to był. No to dobra. Ostatni Jedi, właśnie ostatni w sadze. On też jakiś grosz tam tak, zarobił? Bardzo też, porządnie. Też nie było biedy, był tak? Jednak Gwiezdne Wojny to Gwiezdne Wojny, to jest marka. On był najpopularniejszym, najlepszym i zarabiającym filmem roku, wtedy, kiedy wyszedł. No i teraz, kiedy ukazuje się na DVD, myślę, że teraz zarobi równie dużo i też teraz stanie się dopiero przedmiotem głębokich analiz i tak dalej, no bo każdy sobie będzie mógł go w domu klatka po klatce obejrzeć, zatrzymać, cofnąć. Bo kiedy wchodziły te dawne filmy z Gwiezdnych Wojen, nie było takiego natłoku tych filmów. Każdy se szedł 20 razy do kina, żeby zobaczyć Gwiezdne Wojny. Ty byłeś raz, ja byłem wiele razy. Ale dwa razy, jak się okazało. Ty mi odświeżyłeś pamięć. Ale ja mówię, że na tym pierwszym. A na tym pierwszym raz. Ja chodziłem na niego raz za raz. Tak? No oczywiście. Tak jak na Godzillę. A nie, no widzisz, jakbyśmy o Godzilli pogadali. Chodziło się. Zawsze Godzilla, możesz mnie zaprosić na rozmowę o Godzilli. Godzilla, King Kong. Tak. Jak ja pamiętam, jak ten King Kong taką malutką dziewuszynkę tutaj w tej łapince trzymał. Tak. Pamiętasz jest, to, nie? Tak jest. No tej, o tu, tak piękny to było. I tak ją tym pazurkiem. I tam, no, ach, to było. Bo pod Mecha Godzilla I skakał była. Po World Trade Center. Tak, tam robił trochę bałaganu. Mecha Godzilla. O Jezu, tego tak. było. No, no. No ale mimo wszystko nie było tego aż tak dużo, więc kiedy pojawiały się takie Gwiezdne Wojny, to się chodziło raz za razem. W dzisiejszym natłoku tych blockbusterów co chwilę jakieś nowe filmy, jak nie superbohaterskie, to te Gwiezdne Wojny zarobiły i tak bardzo dużo, ale z tych kin dość szybko zniknęły stosunkowo. Bo przykryły je kolejne filmy, więc dopiero teraz, kiedy każdy będzie miał w domu, no to zaczną się poważne analizy, co ten pan reżyser chciał tym filmem osiągnąć, bo on trochę namieszał. Tak. W tej ósemce, bo wcześniej George Lucas panował nad tym absolutnie, teraz reżyserzy, którzy są często również scenarzystami, mają dużą swobodę, na ile to możliwe w Disneyu. W związku z tym siódemka świetnie otworzyła na nowo ten świat, 20 tam kilka lat później, po poprzednich wydarzeniach, pokazało kolejne pokolenie, tu są starsi, tu są młodsi, tu są nowe konflikty. Pan, który przyszedł do ósemki, parę z tych wątków dość dziwnie zakończył. Tak zrobił ciach. I teraz wraca w dziewiątce J.J. Abrams i no i bardzo ciekawe, co on teraz z tym zrobi. No jest na przykład, czytałem, że jest jakiś taki społeczny ruch wsparcia pomysłu, niech wróci księżniczka Leia, prawda? Znaczy ona nie musi wracać, nie zdradzajmy może fabuły, ale znaczy problem mamy nie tyle z księżniczką Leją, co z grającą ją Carrie Fisher, tak, która odeszła, zakończyła żywot. Ale dzisiejsze efekty specjalne pozwalają nam na wiele. Carrie Fisher na przykład pojawiła się w tym filmie, który był w międzyczasie między siódemką a ósemką i tam była Carrie Fisher w wieku lat 20, mimo że ten film powstał 2 lata temu. Tak. Więc oni... Technika. Tak, dzisiaj mogą już prawie wszystko. No stąd się bierze też popularność takiego kina, że i na tym też w dużej mierze polegała popularność od samego początku Gwiezdnych Wojen, że w całym tym absurdalnym do pewnego stopnia wszechświecie, w jego ramach oni są wiarygodni. W jego ramach my nie widzimy tej sztuczności, bo Lucas tak potrafi opowiadać i tak potrafi to pokazać, że wierzymy, że istnieje taka gwiazda śmierci nad planetą, że mimo, że to były wtedy modele, a później efekty komputerowe, no to wszystko wygląda bardzo sensownie. Czytałem też, że są jakieś głosy pod tytułem Meryl Streep niech dołączy do... No co się śmiejesz, no? Nie, no Meryl Streep absolutnie wszędzie. Wszędzie mogłaby potrafi, dołączyć, potrafi prawda? Zagrać ja absolutnie wszystko. Ja wam wszystko zagram, tak. Nie wiem, czy pamiętasz, jak zagrała w serialu HBO Anioły w Ameryce, jak zagrała starego brodatego rabina, no, który odmawiał tam modlitwę. Jest super babka, w ogóle wszystko by zagrała. Ja w ogóle... Zakończymy na chwilę te Star Warsy, bo ja zwariuję tutaj, tak? Nie wiem, czy wiesz... Ale musisz to obiecać teraz, że nadrobisz. Nie. Gwiezdne Wojny są jak religia. W związku z tym moim zadaniem jest niesienie Ewangelii, więc muszę nawracać.
Jak będziesz to robił w sposób taki cywilizowany, jak nie wiesz, tutaj ogniem jakimś takim, albo tym laserem, to może się nawrócę. Nie wiem, czy wiesz, wielkim, absolutnie zwariowanym na punkcie Star Warsów fanem jest Paweł Zielecki, redaktor naczelny Forbesa. Jak do niego na przykład byś zadzwonił, to co mu się tam z telefonu? I takie tam, okay, wiesz. On zwierzęta swoje domowe nazywa... No tak. No i to jest normalne. Absolutnie. No dobra. Wróćmy jeszcze do naszych lat młodości. Mm-hmm. Czytałem też o tobie, bo ja się muszę dobrze przygotować, to nie ma to tamto. I tam, gdzie ja to czytałem o tobie, coś mi napisałem, że pierwsza jego publikacja była, uważasz, w świecie młodych. Tak. W 80. tam, którym szóstym. Takim środkowym, szóstym. No. I, a ty pamiętasz tą publikację? Oczywiście, miałem 15 lat i Świat Młodych czytałem od wielu lat, tak, bo jeszcze zacząłem go czytać, zanim poszedłem do podstawówki, tak, bo starszy brat przyniósł, zobaczyłem ten komiks na ostatniej stronie i już zacząłem kupować za każdym razem. Gdzie złapało, nie? I w pewnym momencie, kiedy zaczynałem liceum, okazało się, że w tymże liceum, do tego liceum chodzi dziewczyna, która pisuje do Świata Młodych, bo tam był taka harcerska służba informacyjna, HSI. Brzmi nie fajnie. Koleżanka mnie w to wciągnęła. Zresztą być może ją kojarzysz, bo jest eurodeputowana Agnieszka Kosłowska-Rajewicz. No pewnie. Dzisiaj mieszkająca w Poznaniu. To jest moja koleżanka z liceum. I z HSI. O, to się teraz wezmą za nią. Koniec. No a HSI oznaczało tak naprawdę taki klub korespondentów Świata Młodych, że my pisaliśmy o tych swoich różnych harcerskich doświadczeniach, o tym, co się dzieje w okolicy. No i pierwszy artykuł napisałem, pierwszy, który opublikowano, napisałem bodajże, bo to były wspomnienia z mojej drużyny harcerskiej, która była świetna do momentu, kiedy naszego drużynowego przeniesiono do innej brygady, ponieważ był równocześnie oficerem Wojsk Ochrony Pogranicznej. O, jest to dobrze, nie jakiegoś innego HSI, zresztą to nie wiadomo. I koniec przygody. Ale zacząłeś przygodę ze Światem tak, Młodych. Tak, i od tego czasu zacząłem jeździć na różne warsztaty dziennikarskie organizowane przez Świat Młodych i tak to potem nie, to ty jesteś po prostu działacz od tak zwanego małego. No, to super dziennikarz. Jest, bo moja, dziennikarz, właśnie. Moja przygoda ze Światem Młodych była taka bardziej prosta, bo po prostu polegało to na czatowaniu, bo to się czatowało, to nie było tak, że on się walał, ten Świat Młodych. Ale dzisiaj słowo to znaczy trochę co innego. Nie, czatowało, że się stało przy kiosku, no kiedy przyjedzie samochód z napisem łączność, mm-hmm, i tam pan wyrzuci paczkę z gazetami, wśród których był Świat Młodych. I jego nie było tak bardzo dużo. On był 3 razy w tygodniu, prawda? Wtorek, czwartek, sobota. Wtorek, czwartek, mm-hmm, sobota. I no, naprawdę trzeba było przyczatować na to, w tym znaczeniu takim starodawnym. I na przykład on był dostarczycielem, oprócz komiksów, bo też je abonowałem z przyjemnością, plakatów. Tak, bo tam czasami były takie na całą stronę. Tak, i więc mój pokoik malutki na osiedlu Podwawelskim w bloku był cały wytapetowany takimi właśnie plakatami. Jeszcze plakaty były, pamiętam, w dodatkach weekendowych do takiej prasy, tej prasy rolniczej. Rolniczej. Zielony Sztandar. Zielony Sztandar albo Dziennik Ludowy też był, tak, pamiętasz? I w weekendy tak, mieli tak, plakaty. Tak, tak, tak. Ale to były piękne czasy, prawda? Mimo wszystko. No miały swój urok, ale nie zamieniłbym. Nie zamieniłbyś? Bo teraz jest właśnie takie dyskusje, czy kiedyś to było lepiej, kiedyś i słońce lepiej świeciło i tak dalej, ale za to nie było paru innych rzeczy. Ludzie chyba o wielu rzeczach zapominają, które były złe w tamtym, mimo że już w 70. którymś roku były pierwsze Gwiezdne Wojny. Tak jest. I które, tego nie zapominaj. Które ja oglądałem. Siedzisz teraz, bo ja teraz kończę program. Dobrze. Kończymy razem. Dobrze. Kamil Śmiałkowski, bardzo ci dziękuję za pouczającą rozmowę. To jest mój ewangelista Star Warsowy. Będziemy tak. Będziesz pracował? Poproszę dystrybutora o dostarczenie kompletu, a ja będę sprawdzał przyswajanie. Tak. Przyswajalność. Dobrze.